Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu Rilnews.pl, a ze mną Szymon Kołecki. Dzień dobry, witam. Szymonie, powiedz mi, pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zainteresowała, kiedy oglądałam Twój wywiad na platformie, w, kiedy gościłeś w Eurosówce, powiedziałeś, że odcinasz się totalnie od internetu, od opinii, komentarzy, zupełnie nie wchodzisz na social media. Czy to jest taki twój jakby mentalny trening, przygotowanie, to Ci pomaga w Wejściu potem na, w, do, do oktagonu i wiesz. Oczyszcza twój umysł? E, nigdy wcześniej tego nie robiłem, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem kontrowersyjnego zestawienia. Zawsze walczyłem ze sportowcami wysokiej klasy dosyć e, dużej, e, o dosyć dużym znaczeniu. E, I jakby spodziewając się tego, że może być dosyć duża fala, negatywnych komentarzy, część ludzi może to źle odebrać, przedstawiłem 28 czerwca do, do czasu Gali. Na początku wtedy na kilka dni, ale tak mi się to spodobało, że do 17 e, jakby nie używam internetu poza używaniem poczty elektronicznej. Nie korzystam z internetu w żadnym zakresie i muszę powiedzieć, że gdzieś tam po 10 dniach zrobiło to się dla mnie takie naturalne, że już nawet nie szukam telefonu odruchowo i nie próbuję niczego sprawdzać. To naprawdę fajne i, i na pewno pozwala w dużo większym spokoju przygotować się do gali. Właśnie jak Ciebie słucham teraz, to jest takie psychologiczne podejście. Ty też masz czwórkę dzieci. Myślisz, że to jest dobre dla nich na przyszłość, żeby ich nauczyć właśnie tego odcięcia się od social mediów? Bo Ty też mówiłeś, że nie obserwujesz, że raczej influencerów na, na ich jakby profilach z tego względu, że influencerzy są znani z tego, że posiadają konto na jakimś social medium, tak? Nie, nie, nie obserwuję praktycznie nikogo, poza jakimiś ciekawymi, sportowymi postaciami, e, czy na przykład Federacją KSW, no bo to jest jakby w obszarze moich zainteresowań zawodowych, e, to praktycznie nikogo nie obserwuję. Jak coś ciekawego gdzieś zobaczę, to wtedy wejdę na czyjeś konto i, i gdzieś tam to zgłębię. Natomiast nie, nie obserwuję osób, które są znane tylko dlatego, że mają znane konto, czy e, dosyć popularne. Natomiast niestety moje dzieci, wielu takich Wiele takich kont gdzieś tam obserwują. Nie wszystkie są złe te konta, żeby też nie było, że gdzieś tam szufladkuje wszystkich influencerów do, do jakiegoś takiego niskiego poziomu przekazu, jakby w swoich social mediach. Natomiast na pewno fajnie by było, żeby moje dzieci potrafiły, jeśli będzie taka potrzeba, wyłączyć na kilka godzin telefon i w ogóle nie mieć z tym problemu. Myślę, że powoli do tego dorastają. Powiedz, wracając teraz do Twojego przeciwnika, który już w sobotę razem z Tobą zawalczy. Jest dużo kontrowersji pomiędzy tą walką, ponieważ jest on nazywany freakfighterem, a Ty jesteś przecież sportowcem. Um, powiedz, czy Wy macie realny konflikt, bo o tym bardzo dużo się mówi? Ja bym go nie nazwał freakfighterem, bo się jednak ze sportu wywodzi i walczył parę walk sportowych. Mało tego, wygrał nawet dwie walki z rywalami, z którymi ja też walczyłem. Także nie, nie nazwałbym go freakfighterem. Na pewno też nie jakimś wybitnym sportowcem, ale, ale nie freakfighterem. Co do konfliktu, w kilku wywiadach mnie obraził, powiedział kilka słów za daleko i to nie jest konflikt na zasadzie takiej, że ktoś skrzywdził moją rodzinę i ja mu za to muszę uciąć głowę. Ale fajnie, że mamy walkę, bo będę mógł mu przy okazji sportowej rywalizacji parę gdzieś tam... Osób włożyć, które on gdzieś tam dłużej będzie wspominał, Następnym razem, jak będzie chciał mnie obrażać, to, to, to sobie to może przypomni powiedz czy możecie czymś zaskoczyć? Myślisz, jeszcze jesteś się przygotowany. Może każdy może zaskoczyć, zwłaszcza kiedy dasz komuś taką możliwość, Dlatego ja jestem mocno skoncentrowany i moim zadaniem jest wywieranie od razu presji na przeciwnika bardzo mocnej ciosami, bardzo mocnej presji po to, żeby on nie mógł przygotować sobie żadnej akcji, po to, żeby się pogubił i po to, żeby zapomniał o swoim planie taktycznym. natomiast jeżeli dasz komuś moment na zastanowienie chwilę oddechu na chwilę relaksu i żeby mógł sobie w to w głowie ułożyć, co ma zrobić, to oczywiście każdy jest w stanie cię zaskoczyć. Dlatego w falce w Oktagonie, nawet jeśli teoretycznie występuje różnica poziomów sportowych, ja mówię teoretycznie, bo o tym, czy występuje, czy nie, to się przekonamy 17. Ale nawet jeśli takowa występuje, to, to każdy musi być czujny, bo chwila nieuwagi, rozluźnienia, czy trochę szpanerstwa kończy się ciężkim błędem. To tak na koniec zapytam Cię jeszcze o to przygotowanie mentalne, o którym już wcześniej wspomniałam. Czy ono jest dla ciebie ważne, to takie psychologiczne podejście, bo na pewno jest z Tobą wiąże się z walką ciężka praca fizyczna, ale czy też psychiczna? No, zdecydowanie już od pół roku pracuję z psychologiem, i do każdej walki 2-3 miesiące współpracujemy. Każda walka ma inne obciążenia, inne zadania. Ta ma zupełnie inne niż wszystkie poprzednie. I gdzieś tam Kamil Wódka, z którym pracuję, musiał do tego gdzieś tam dopasować moje zadania do pracy, ale faktycznie przed każdą walką wykonuję pracę psychologiczną. Słuchaj, to pociągnę ten temat, bo jest, jest, myślę, mało znany taki wątek tego, że sportowcy również współpracują z psychologami. I jak ty byś zachęcił właśnie sportowców do tego, żeby podjęli tę współpracę, że to faktycznie wpływa na, na możliwość wygranej? Znaczy ja moich przyszłych rywali to bym nie chciał zachęcać, bo to by im tylko pomogło. Także moi przyszli rywale, nie pracujcie z psychologiem. Natomiast wszystkich innych zachęcam, bo jest naprawdę to nie jest tak, że ty leżysz i ktoś nad tobą odczynia czary, dlatego, że ty jesteś słaby psychicznie, płaczesz przed walką i nie chcesz wyjść do oktagonu. To, to nie o to chodzi, bo ja się ani nie boję wyjść do oktagonu, ani, mi, ani nikt mnie tam nie musi wpychać. To jest dla mnie radość. Natomiast jest naprawdę około tego tak dużo pracy i każdy mądry psycholog po krótkich dwóch, trzech, czterech spotkaniach z zawodnikiem zdiagnozuje w jakich elementach trzeba pracować, czy wyciszenia, czy być może właśnie zwiększenia koncentracji, czy zwiększenia nastawienia. Bo naprawdę jest dużo rzeczy, które można Poprawić i jeżeli macie taką szansę i okazję, i was na to stać, bo to oczywiście nie jest stanie, to to wszystkich zachęcam. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia w sobotę. Nie, dziękuję. Do zobaczenia.